Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt w horoskopie na wrzesień 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco i abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który ja dla was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużamy, tylko zaczynamy. Sprawdzimy sobie w tym miesiącu takie sfery życia jak finanse, praca, uczucie i zdrowie. Także oglądajcie film do samego końca, aby nie przegapić żadnego szczególiku. Zodiakalne bliźnięta i wrzesień 2023 roku. Zobaczmy. Bliźnięta. Finanse dla bliźniąt. Oj, moje bliźnięta, pięknie ruszacie tutaj do przodu i rozwijacie się finansowo. Ja mam pokazane tutaj jakieś nowe możliwości we wrześniu na zarobienie pieniędzy i dla większości bliźniąt będzie to związane z jakimś wyjazdem bądź z jakimś przemieszczeniem się. Bardzo dobra, aktywna energia do tego, aby zarabiać pieniądze oraz aby rozpoczynać jakieś nowe działania. Nowa praca. Zarobienie jakichś dodatkowych pieniędzy, jakieś zlecenia, może jeszcze jakiś wakacyjny wyjazd wrześniowy, jak jeszcze kończą się wakacje, wiecie, dorobić pieniądze. Jest tutaj coś takiego pokazane. Również karty Tarota wskazują mi tutaj to, że zodiakalne bliźnięta, te, które oczywiście będą chciały, mają szansę na to, aby zainwestować pieniądze w kupno jakiegoś środka transportu, tak? Czyli może to być samochód, a może to być rower, może to być deskorolka, motor, nie wiem co. Ale jeżeli chcecie działać finansowo właśnie w tych sprawach, no to jak najbardziej, moje drogie bliźnięta, możecie. Finanse będą pozytywne, dobre, będziecie działały w finansach i będziecie miały szansę na to, aby fajnie się tutaj rozwijać i zarobić pieniądze z jakiegoś nowego źródła dochodu. Praca. No właśnie, jakieś nowe źródło dochodu, wyjazd, przemieszczenie jest tutaj pokazany, ponieważ co niektóre bliźnięta, oczywiście nie wszystkie, będą chciały albo będą zmuszone do tego, aby pożegnać się ze swoją obecną pracą. Ja mam tutaj pokazane, że osoby pracujące, te, które chcą odejść z pracy albo wiedzą, że odejdą z pracy, to rzeczywiście może we wrześniu do czegoś takiego dojść, bo jest tutaj pokazana strata i jest tutaj pokazane odcięcie, także zwróćcie na to, moi kochani, swoją uwagę. Również mam tutaj pokazane to, że mogą być jakieś cięcia etatów, cięcia godzin w pracy. No i niestety jest tutaj pokazane, że może się okazać, że we wrześniu będzie tych godzin pracy mniej niż było do tej pory. Zwróć również na to swoją uwagę. Na pewno ta sfera zawodowa nie będzie dla ciebie dobra. I ja mam tutaj pokazane, że w drugiej połowie września będziesz, drogi bliźniaku, bardzo intensywnie myślał o tym, żeby się od tego odciąć i zmienić pracę, tak? Bo tutaj jakieś nieciekawe szachermacher wchodzą w grę. No i tobie oczywiście nie będzie się to podobać. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, pierwsza połowa września na pewno nie jest dobrym czasem na znalezienie pracy. Widzę tutaj jakieś nerwy, stresy, nieciekawe propozycje, propozycje pracy za małe pieniądze. Coś takiego mi się tutaj pokazuje. Ale już druga połowa września jest to czas na możliwość podjęcia jakiejś nowej pracy i podpisanie rzetelnej umowy. Także jak najbardziej macie szansę na znalezienie pracy, ale to raczej jest tak koniec września, druga połowa września albo początek kolejnego miesiąca, tak?
Coś takiego tutaj widzę. Miłość. Zaczynamy od osób w związkach. Moi drodzy, jedna ze stron jest bardzo silna i bardzo dominująca i chce swoje zdanie za wszelką cenę tutaj pokazać, uwidocznić i narzucić. Wam może się to nie będzie podobało, w zależności czy wy jesteście tą osobą, czy to wasz partner jest tą osobą. Powiem wam tak. W związku czasami trzeba pójść na kompromisy. W związku czasami trzeba bardziej dogłębnie zrozumieć drugą osobę, wczuć się w jej pozycję. Ja mam tutaj pokazane, że jedna ze stron, dopasuj to do siebie, patrzy tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa i ma być tak, jak on chce, albo nie ma wcale. Być może też jest tak, że tutaj są dwie bardzo silne osobowości, tak? Silny mężczyzna, silna kobieta, dwie silne persony, które no, nie mogą się za bardzo tutaj dotrzeć, ponieważ jedna i druga chce rządzić, tak? Ani cesarz, ani karta siły nie ustąpi. No ale czasami trzeba ustąpić, czasami trzeba pójść na ten kompromis, także zwróćcie na to uwagę, bo ja tutaj nie widzę rozstania, ale ja tutaj widzę takie zbyt, jak na miłość, zbyt dużą ilość rywalizacji. Tak, w miłości powinna być bardziej lekka energia, romantyczna, delikatna, piękna, czuła. A ja mam tutaj pokazane to, że ta energia, która jest przedstawiona, jest taka strasznie zawzięta, że wy musicie zamiast się kochać, to walczyć i dochodzić, żeby być tak, jak ja chcę, albo wcale. No słuchajcie, czy na dłuższą metę tak się da żyć? Odpowiedzcie sobie sami. Jeżeli chodzi o singli, singielki, czy macie szansę kogoś poznać? Macie szansę poznać bardzo ciekawą osobę. Mi tutaj pokazuje się prawdopodobnie mężczyzna. Mężczyzna przystojny, mężczyzna starszy od was, mężczyzna dobrze zbudowany, z bardzo silnym charakterem jest tutaj pokazany, ale taki mężczyzna, który ma swoje, jest niezależny, jest mobilny, także jak najbardziej takiemu mężczyźnie, moi kochani, możecie tutaj zaufać, gdyż dobrze na tym wyjdziecie. Będzie na pewno między wami bardzo duże przyciąganie, będzie ta przysłowiowa chemia między wami, będą motylki w brzuchach. Ja mam pokazane, że ten mężczyzna bardzo usilnie będzie chciał was zdobyć. Tutaj jest pokazane właśnie cesarz z siłą, że jeżeli się przypodobacie temu mężczyźnie, to on zrobi wszystko, abyście z nim byli, tak? I coś takiego jest w kartach tarota pokazane. Zdrowie. Powiem tak. Zdrowie nie pokazuje mi się tutaj źle. Nie ma tutaj żadnych tragedii zdrowotnych. Nie ma tutaj niczego takiego, co mogłoby spowodować, że wy będziecie niezadowolone. Ale karty wskazują, że jeżeli zodiakalne bliźnięta chciałyby się w tym miesiącu leczyć, to niestety w miejscowości, we wsi czy w mieście, w którym aktualnie przebywasz, nie będzie możliwości takiej, aby się w pełni tutaj dobrze zdiagnozować i leczyć. Więc wy, zodiakalne bliźnięta, będziecie do jakiegoś innego miasta musiały jechać, wydać większe pieniądze na prywatne leczenie i wtedy dopiero otrzymacie dobrą diagnozę. Czyli jeżeli tobie coś dolega, to karty tarota radzą tobie to, że musisz pojechać gdzieś dalej do innego miasta i zainwestować większe pieniądze, ale no niestety, no tak to jest, jak chcecie się prywatnie leczyć. Ale to wam pomoże, gdyż tutaj będzie dobra diagnoza. Jeżeli chodzi o to zdrówko, to na pewno powinnyście zwrócić uwagę na to, że macie za mało ruchu. Za mało tutaj jest ruchu. Aktywność fizyczna jest dla was bardzo mocno wskazana. Ja mam pokazane, że prowadzicie dość mocno siedzący tryb życia, za stałe macie te ciała. No i też praca, którą wykonujecie, powoduje to, że nie macie tak dużo ruchu, bądź wykonujecie pracę w takiej pozycji, która jest szkodliwa dla waszego kręgosłupa, zwróć na to swoją uwagę i zainwestuj pieniądze oraz swoje chęci w to, aby poprawić swoje życie.
Dobrze, moje drogie bliźnięta, dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu. A ja Wam ślicznie dziękuję za to, że jesteście. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.